przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Umiłowani bracia i siostry, drodzy rodacy, ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swej opatrzności na stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Pozwólcie więc, że zwrócę się do was, aby pozdrowić każdego i wszystkich tym samym pozdrowieniem, którym w dniu 16 października minionego roku pozdrowiłem zebranych na placu świętego Piotra w Rzymie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was w imię Chrystusa, tak jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię, głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania. W Polsce, w tym kraju, w którym, jak napisał Norwid, kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. W Polsce, która należy do Europy i do ludzkości współczesnej poprzez cały tysiącletni zrąb swoich dziejów. W Polsce, która przez cały ciąg tych dziejów związała się z Kościołem Chrystusowym i ze stolicą rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności. Jakież uczucia budzi w moim sercu melodia i tekst polskiego hymnu narodowego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy z należną czcią. Dziękuję wam, że temu Polakowi, który dzisiaj przybywa z ziemi włoskiej do Polski, towarzyszy na progu jego pielgrzymki po Polsce ta melodia i ten tekst, w którym stale dochodziła i dochodzi do głosu niestrudzona wola życia narodu, póki my żyjemy. Pragnę, ażeby mój pobyt w Polsce przysłużył się również tej niestrudzonej woli życia moich rodaków na ziemi, która jest naszą wspólną matką i ojczyzną. Oby służył dobru wszystkich Polaków, wszystkich polskich rodzin, narodu i państwa. Oby, powiem to raz jeszcze, pobyt ten mógł przysłużyć się wielkim sprawom pokoju, przyjaznego współżycia między narodami i sprawiedliwości społecznej. Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.
Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt, to jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. W dniu dzisiejszym na tym Placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę poprzez wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z Wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza, w dziejach Polski, dawnych i współczesnych. Grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. To wszystko dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na Placu Zwycięstw.
i wołam. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Tuż przyzwyczaili się Polacy. Wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce. Tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak uczy Sobór, jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Kardynał Prymas w takich oto słowach mówił w czasie Wielkiej Nowenny o znaczeniu częstochowskiego sanktuarium w życiu Kościoła. Pytał, co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. O tak! Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w kornej, a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi, jego hierarchii, krzyżowi, Ewangelii. Dla nas wszystkich była to wielka niespodzianka, że potęga królowej Polski w narodzie jest aż tak wspaniała. Cóż mam powiedzieć ja, pierwszy po 455 latach papież wezwany na stolicę rzymską
spoza Rzymu, spoza kraju włoskiego. Cóż mam powiedzieć ja, Jan Paweł II, pierwszy w dziejach Kościoła i Ojczyzny, papież Polak, papież Słowianin. Pozwólcie tylko, że powiem to jedno. W owym dniu 16 października, który kalendarz liturgiczny Kościoła w Polsce wiąże ze świętą Jadwigą, myślałem przede wszystkim o dniu 26 sierpnia. O tym poprzednim konklawe, o tym poprzednim wyborze dokonanym w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I nie muszę już chyba nawet mówić, moi drodzy bracia i siostry, że tak jak Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I i ja liczę na wasze modlitwy u stóp jasnogórskiego wizerunku, powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę świętego Piotra zawiera w sobie tak oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei, że mogę powtórzyć tylko totus tuus. Weźmijcie Ducha Świętego. O rodacy, jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego, w wodzie, która jest wielką falą wieczności, źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, że zostaliśmy my ludzie, my Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek z ciała i krwi swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha Świętego. Pragnę przeto w dniu dzisiejszym, patrząc w stronę Wawelu i Skałki, gdzie 900 lat temu poniósł śmierć sławny biskup Stanisław, dopełnić raz jeszcze tego, co dopełniane bywa w sakramencie bierzmowania, czyli umocnienia, którego on w naszych dziejach jest symbolem. Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym umocnione za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana naszego, w którym nasz rodak Stanisław ze Szczepanowa ma swą szczególną cząstkę i szczególny udział. Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie
Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do nich drzwiami zamkniętymi i rzekł: weźmijcie Ducha Świętego. Tego Ducha, Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia, świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości, Ducha męstwa, odziedziczonego jako żywą moc po apostołach, przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał go swym współczesnym biskup Stanisław rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam dzisiaj przekazać tego Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów, które przeżywamy. Więc mówię za Chrystusem samym: weźmijcie Ducha Świętego. I mówię za apostołem: Ducha nie gaście. I mówię za apostołem: Ducha Świętego nie zasmucajcie. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak objawił święty Stanisław i błogosławiony Maksymilian Kolbe. Musicie być mocni mocą miłości tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, dialog zbawienia. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy,
proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. Amen.